Maciej Rogacewicz prezentuje Męskie Spa. Moja kochana. Szanowni Państwo, moim gościem jest Maria Pieniążek. Witam serdecznie. Cóż, od jak zacząć? Może powiem tak. W 2015 roku spotkałem mojego kolegę, który jest lekarzem akupunktury, który się dowiedział, że ja się interesuję księgą I Ching, księgą przemian, tak? Księgą mądrości. I jak on się o tym dowiedział, to powiedział mi, że jest bardzo mało ludzi, którzy się tym tak mocniej interesują i że skoro przejawiam takie zainteresowanie, to dobrze by było, żebym znalazł nauczyciela, który pomoże mi jakoś pogłębić tą wiedzę. I zacząłem szukać i poprzez panią Anię Sztandarę, która uchodzi za wysokiej klasy specjalistę, jeśli chodzi o Feng Shui, pani Ania Sztandara powiedziała, że powinienem się zwrócić do pani Marii Pieniążek. I zwróciłem się do pani Marii Pieniążek za pośrednictwem Messengera, znalazłem ją na Facebooku, zapytałem, czy napisałem mi pokrótce, o co chodzi, że chciałem się spotkać i porozmawiać. I się okazało, że jesteście z panem Leonem na, macie być w wózce na takim kursie. Wakacje z jogą. Wakacje z jogą, takie odosobnienie z jogą. I że mogę tam przyjechać i znalazł pani czas, żeby się ze mną spotkać. To było 8 lat temu. I w ten sposób odnalazłem swojego nauczyciela. Z czego się bardzo cieszymy, obydwoje. Wszystkie te historie, których opowiadał mi mój rdzenny lama buddyjski, lama Ole, o tym, jak się znajduje nauczyciela, o tym, że jak uczeń dojrzeje, to pojawia się nauczyciel i tak dalej, jakby zamanifestowało się po raz kolejny, ponieważ tak jak lama Ole jest moim rdzennym nauczycielem, jeśli chodzi o darmę, o nauki buddyjskie, tak, ty jesteś moją nauczycielką, jeśli chodzi o I Chinga. No i też to się tam rozszerza i ewoluuje przez te nasze 8 lat. Tak, to prawda. I chciałbym porozmawiać, ponieważ w moim odbiorze, w moim poczuciu twoja historia i twoje doświadczenie jest tak szerokie i bogate, że aż szkoda, żeby nie spróbować chociaż trochę o tym opowiedzieć, bo i tak jedna rozmowa nie wystarczy. Więc powiedz mi proszę, Maria, może tak, w jakim mieście dorastałaś? Urodziłam się w Warszawie. Mhm. I dorastałam w Warszawie. Studiowałam w Warszawie. Mhm. I w Warszawie też pracowałam. Pracowałam najpierw w takim, właściwie to nie była praca, dlatego że to był studencki teatr, który później się sprofesjonalizował, to Akademia Ruchu. I to było moje rdzenne miejsce. Mieszkaliśmy na ulicy Nowolipki. I byłyśmy trzy siostry, czy dziewczęta z Nowolipek i jeden brat. Czyli była nas czwórka. I mieszkaliśmy dokładnie naprzeciwko kościoła, gdzie był cud. Naprawdę, była taka sytuacja. Później moi znajomi, jak byłam nastolatką, bo to ja byłam wtedy nastolatką, jak wysyłali do mnie list, a nie wiedzieli gdzie, to pisali, że na Nowolipki. Nowolipki naprzeciwko kościoła, gdzie był cud. I listy dochodziły. Tak. Zresztą ta sytuacja nieco powtórzyła się później, jak już mieszkałam w Bielsku-Białej. I kiedy odwiedził nas hinduski mistrz Ravi Javalgekar i nie pamiętał naszego adresu, więc napisał ani mojego nazwiska też, no bo Pieniążek to jest dosyć trudne dla Hindusa do wypowiedzenia, więc napisał Maria Jogini naprzeciwko dworca. I też dotarł list. I też dotarł list. A wracając jeszcze trochę do tej Warszawy, był teatr związany z tańcem, tak? To był teatr ruchu, czyli jakby on był zaliczany pierwotnie do teatru pantomimy, bo nasz pierwszy
duży festiwal, który żeśmy wygrali, to był festiwal w Szczecinie, festiwal teatrów pantomimy. Ale myśmy stricte pantomimą nie byli, bo był to teatr ruchu, co nie znaczy, że pantomimy się nie, znaczy pantomima nie była obecna. Jak się stało, że pracowałaś też z Andrzejem Sewerynem? Włochy? Tak? Rosja? No, tak, nie, no to była taka sytuacja, kiedy ja kończyłam jedne studia, zaczynałam drugie studia, byłam w Akademii Ruchu i Teatr Ateneum zaangażował mimów do spektaklu Bal Manekinów. I były dwie pary i myśmy jako para no po prostu w tym spektaklu grali bezgłośnie, czyli pantomimicznie. I też był to taki moment, w którym pomagaliśmy trochę w ustawieniu ruchu scenicznego, no jako ci, którzy na tym ruchu się może bardziej znali. I tak to się zaczęło, no, ponieważ spektakl Bal Manekinów miał bardzo dużo odsłon. Wiem, że na pewno ponad 100. I też teatr wyjeżdżał. A my razem z nim, tak. I w ten sposób i poznałam i Andrzeja, i, no, i innych aktorów też. Tyle tylko, że z Andrzejem może troszkę bliżej byłam związana. Chyba dlatego, że Andrzej się interesował też teatrem alternatywnym, więc był też zainteresowany osobą, która w teatrze alternatywnym funkcjonowała. No, później on też trafił do teatru alternatywnego, czyli do Petera Bruka. I myślę, że to razem, no, była taka łączność i na poziomie i serca, i rozumu, więc częściej z nim rozmawiałam niż z innymi aktorami. To były lata 70? Tak, to były lata 70. A powiedz, w którym momencie, czy był jakiś w ogóle moment, gdzie się zaczęła ta, jakby zaczął się manifestować związek z kulturą wschodu, tak to nazwijmy, tak? Ja myślę, że to się zaczęło w Akademii Ruchu, ponieważ myśmy szukali inspiracji w różnych dziedzinach i wiedzy, i kultury, i ruchu. I do Polski zawitał Nam, który był wtedy już nauczycielem tai chi i kung fu. A ponieważ potrzebował też pracy, a Wojtek zwykle wspierał wszystkich potrzebujących. Wojtek Krukowski, który był szefem teatru, później był szefem Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. No ale wtedy to był, pracowaliśmy w teatrze. Wojtek był historykiem sztuki. Między innymi dzięki temu bardzo dużo korzystaliśmy z historii sztuki w naszych spektaklach. I w sensie i obrazu, i ruchu, i przestrzeni. No, miał on bardzo dużą wiedzę. Zresztą w naszym zespole było aż 3 historyków sztuki, więc jak gdziekolwiek wyjeżdżaliśmy, a my wyjeżdżaliśmy, byliśmy więcej za granicą niż w Polsce, to nasi historycy sztuki zawsze zabierali nas, czyli cały zespół, a było wtedy na początku chyba ze 20 osób, zabierali nas do muzeum i mieliśmy wykłady, oglądaliśmy wszystko na żywo, nie przez internet, nie w albumy, tak, w realu, nie przez albumy. Ja co prawda wcześniej się interesowałam też sztuką, bo ojciec mój był malarzem. I więc albumów u nas w domu było dużo różnych i jakąś tam wiedzę miałam na ten temat. No niemniej jednak ten kontakt był bardzo istotny jakby w poszerzeniu mojej i wiedzy, i doświadczenia, i możliwości takiego bezpośredniego obcowania ze sztuką, co okazało się
dla mnie bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne, bo jakby to był też krok do poszerzenia generalnie rzecz biorąc wiedzy o świecie, no bo i wyjazdy, i sztuka, zresztą zaangażowanie polityczne wtedy też dosyć było istotne, bo myśmy zawsze pracowali i Wojtek miał też taki kierunek, gdzie w większości treścią naszych spektakli była relacja grupa jednostka. Więc to, co społeczne, to, co nas angażowało bardzo mocno, to to, co się działo na ulicy, w świecie, w Polsce i stawało się punktem odniesienia. Pod kątem takiego, żeby wątek wolnościowy gdzieś tam się... Jak najbardziej. Tak? Właśnie na przykład robiliśmy takie... My byliśmy pierwszym teatrem w Polsce, który pracował na ulicy. Robiliśmy takie akcje uliczne oraz taki mały spektakl, który się nazywał Gazeta Nasza Codzienna Lekcja. Czyli brało się nagłówki z gazet. I określone sceny robiliśmy i pojawialiśmy się. Pojawialiśmy się w sposób nagły i nagle znikaliśmy, żeby nas nie zapuszkowali. No dwa razy czy trzy razy tam, dwa razy się zdarzyło, że tam policja nas zwinęła, ale... Faktycznie milicja, tak. ZOMO i tak dalej. No, pilnowali, tak. A wy robiliście akcje na ulicy. Na ulicy. I to jeszcze wywrotowe, wolnościowe. Wywrotowe, wolnościowe, tak? Ruch. Antysystemowy, tak? Przeciwpaństwowy, antypaństwowy. Antypaństwowy. No tak. Można było pójść do więzienia przecież w tamtych czasach. Można było, tak. No dużo bardzo pięknych akcji. Zresztą myślę, że można znaleźć filmy z akcji ulicznej Akademii Ruchu, gdzie na przykład, nie wiem, na przykład do sklepu mięsnego ustawiała się kolejka w drugą stronę. Nic się nie działo. Ale jak w drugą stronę? No w drugą stronę, nie do sklepu. Tak, nie, od wejścia. Albo na przykład takie akcje na całym Nowym Świecie, przy każdej budce z gazetami stała kol. To już dużo wolontariuszy jakby do nas wtedy... Tak, tak, nie, dołączali do nas. I taka akcja bardzo prosta. Podchodziło się do budki i mówiło się życie, proszę. A wtedy wychodziło życie Warszawy, tak, tak. W Polsce. Życie, proszę. Po czym zaraz za budką zwykle stał jakiś kosz do śmieci i otwierając ją wrzucało się tę gazetę do środka, do kosza. Nie, i to idziesz ulicą i widzisz kolejną budkę i kolejni ludzie, którzy kupują gazetę, kolejni ludzie, którzy wyrzucają gazetę, nie otwierając jej i tak dalej, i tak dalej. Idziesz dalej i widzisz, że w jednej bramie tajniak legitymuje człowieka. Idziesz dalej, w następnej bramie to samo. Po czym ktoś się zrywa i ucieka. No, dużo takich akcji było, które można by powiedzieć, jeśli ktoś, bo to było dla widzów, nie dla publiczności, tylko było dla ludzi, którzy przechodzili ulicą, prawda? Więc jeśli ktoś był uważny, no to widział, co się dzieje. No oczywiście było dużo zawsze zdziwienia, no bo nie wiem, ci, którzy wyciągali te gazety, sprawdzali, czy coś jest w tych gazetach, albo zbierali, no żeby je sprzedać gdzie indziej. Spotkanie tego nauczyciela Tai Chi było tym takim zwrotnym? Znaczy to było istotne, dlatego że to było bardzo istotne, bo po pierwsze Tai Chi. Po drugie, inna kultura. Ja od dziecka się ruszałam i miałam takie poczucie, że mi brakuje wiedzy, że ja chcę już wiedzieć, o co chodzi w moim życiu, w mojej sytuacji i w przestrzeni mojego serca, umysłu i jak to tam nazwać jeszcze. I
bardzo dużo czułam, ale bardzo niewiele wiedziałam. Tym bardziej, że ani nie było dostępu do książek, ani no bardzo, bardzo mały był ten dostęp. I trzeba było pojechać. No, trzeba było pojechać, ale to też. To nie było łatwe. Tak, trzeba było mieć, dostać paszport na taki wyjazd, prawda? Więc jak myśmy. Tak, nie mówiąc o budżecie, ale chyba istotne było to, że nie było skąd, to znaczy nie było, nie miałam możliwości dostępu do ludzi, którzy by podobnie czuli czy widzieli, bo jak byłam obdarzona intuicją dużą zawsze, natomiast brakowało mi tego aspektu potwierdzenia tego, że to, co ja czuję czy postrzegam, ma jakiś sens, czy nie jestem szurnięta kompletnie, tak? No bo to miało naprawdę znaczenie. Zresztą był taki moment dosyć trudny w moim życiu. Powiedziałabym, że zaczęłam się zsuwać w depresję, bo już nie wiedziałam, co mam robić. I wtedy w Polsce po raz pierwszy zaczęły być wydawane książki Hermana Hessego. I Narcyz, i Złotousty, i Wilk Stepowy, i tak dalej. I on mi uratował życie. Bo ja w podróży na wschód, czy w Narcyzie i Złotoustym zaczęłam widzieć, że jest ktoś, kto tak widzi, czuje, rozumie i że ma to sens. Że nie jesteś sama. I że nie jestem sama, tak. To naprawdę było bardzo ważne. No a dalej to już właśnie zaczęłam szukać, nie? Gdzie tylko się dało. No i wtedy się zresztą niedługo później właśnie pojawił nam. Pracowałam też w szpitalu psychiatrycznym w tym czasie, żeby się też zorientować, czy nie jestem szurnięta, ale nie tylko, bo akurat studiowałam drugi fakultet, to była resocjalizacja i mój przyjaciel, świeżo zresztą poznany, rozchorował się na moich oczach. No i ja zaczęłam go odwiedzać w szpitalu, już nie będę opowiadać całej historii, bo ona była dużo dłuższa i no i tak się złożyło, że w tym szpitalu doktor Thiele, który był niezwykłym lekarzem, był wicedyrektorem na Nowowiejskiej wtedy, zaprosił mnie do współpracy i zapytał mnie tylko: chce pani tu pracować? Ja mówię, no jak jestem tutaj codziennie, to może fajnie, żeby było. A chciałam łączyć ruch jakby z terapią, no bo byłam w nieustającym zawsze ruchu, jak nie teatralnym, to tam gimnastycznym, czy jeszcze w jakimś innym. On mnie tylko zapytał, a pani się czym interesuje? Ja mówię, no robię teatr ruchu, to i to. Mówi, jutro pani przychodzi do pracy? No i tak się to zaczęło. Także było parę wątków o tym szpitalu, tak. Było parę wątków, jakby, które się nakładały, a które jednocześnie jakby prowadziły mnie w kierunku swojego przeznaczenia, tak? To znaczy jakby, żeby znaleźć tę drogę, którą będę, no to wtedy trochę po omacku się działo, ale jak się pojawił nam, no to ja zaczęłam mu zadawać dużo pytań, a on do mnie cały czas mówił: ćwicz, to będziesz wiedziała. Ja mówię, no ja całe życie ćwiczę i ćwiczę, no i nic nie wiem i nic nie rozumiem, no i co ja mam zrobić, nie? No później był stan wojenny i w stanie wojennym pojechałam odwiedzić moją przyjaciółkę, która bardzo polubiła moją pracę w szpitalu, była psychologiem, ale w stanie wojennym ona znikła i pojechałam ją odnaleźć i okazało się, że w mieszkaniu na takiej małej kawalerce na Stegnach mieszkała. Okazało się, że za pół godziny będzie sesja jogi u niej w domu. No i wtedy pierwszy raz spotkałam Leona. No, który Leona? Zawadzkiego. Tak, Leona Zawadzkiego. Nauczyciela nauczycieli astrologii. Tak, no ale nie tylko, dlatego że on też i były wykłady z jogi. Można powiedzieć, to była wtedy
szkoła jogi integralnej, to się tak nazywało. Z jednej strony dlatego, że ideą tego było, tej szkoły było to, że niekoniecznie trzeba się gdzieś odosobnić, rzucić wszystko, że można żyć w rodzinie i poszukiwać, prawda, uprawiać jogę. I niekoniecznie też trzeba się zawiązywać w supełek i robić różne rzeczy, żeby się skomunikować z tą wiedzą, która jest u źródła. I to był też ten moment, w którym spotkałam zdjęcie wtedy Sri Ramana Maharshi, czyli mędrca. Tego dnia? Tak. Tylko na sekundkę dam panu Leonie, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Bo jeśli dobrze pamiętam, w razie czego nie skoryguj, to pan Leon jest dzieckiem Holokaustu. Tak. A praktykował jogę od 18 roku życia? Tak, i w Petersburgu. Czyli... On pojechał tam na studia, spotkał swojego przyjaciela, który był też sinologiem, który był jego pierwszym nauczycielem jogi. No i też był dysydentem. Oni stworzyli całą organizację w tamtych terenach. No może nie będę o tym w tej chwili opowiadać, ale to miało duże znaczenie, bo to też jakby było istotne ze względu na to, że Leon był studentem zagranicznym i miał dostęp do biblioteki. Co prawda musiał przejść też przez kolejne bramki. A Rosjanie nie mieli dostępu do tych bibliotek, więc on wchodził do tej biblioteki i przepisywał książki o jodze, o astrologii i różne inne rzeczy po to, żeby udostępniać później swoim przyjaciołom. Był to też taki czas, no, kiedy Józef Brodski swoje wiersze w środkach komunikacji miejskiej recytował na głos, bo nie można było też nic drukować i tak dalej. Więc to były trochę inne czasy, gdzie dostęp do wiedzy był, do tej wiedzy takiej też ezoterycznej, był utrudniony bardzo. Ale był to też motyw do tego, żeby się do tego przebić, prawda, swoją mocą, energią i pasją. I ty w okolicach stanu wojennego, tak, w czasie stanu wojennego spotykasz, poznajesz Leona, który ma taką, a nie inną historię za sobą. Tak. Już 10 lat praktyki jogi. Wtedy jeszcze tak, to już była wiedza, no bo przepisując książki, siłą rzeczy zdobył tą wiedzę. On się tłumaczył już później, czy już wtedy? Już w czasach... To znaczy bardzo szybko właśnie okazało się, znaczy, no, ponieważ Paramguru naszym był, Sri Ramana Maharshi i yoga była bazą. Aha. Natomiast astrologia czy Księga Przemian były takimi jakby takim rodzajem wiedzy, który pozwalał nam z różnych stron przyglądać się temu samemu, czyli miał nas zbliżać do możliwości poznania naszej prawdziwej natury, czy tego, co się nazywa oświeceniem, wyzwoleniem i tak dalej. Ale bazą zawsze pierwszą była joga. Była joga klasyczna. I też dzięki drugiemu Leonowi Cyboranowi, który przetłumaczył Yoga Sutry Patanjalego i w tym czasie właśnie wyszły. I zainteresowanie w ogóle jogą klasyczną, filozofią jogi klasycznej było niezwykle istotne. Czy można powiedzieć, że moment, w którym spotkałaś Leona, to był też moment, w którym jakby... Weszłam w jogę. W jogę, ale kontakt ze swoim nauczycielem... Poprzez zdjęcie. Tak. Poprzez zdjęcie. Później się dowiedziałam, że... Które zresztą to zdjęcie zrobiło na mnie duże wrażenie, tym bardziej, że
Leon, żeby zrobić to zdjęcie, bo to jest właśnie to pierwsze zdjęcie, to znowu wszedł do biblioteki, tutaj już w Polsce wojskowej, znalazł książkę, zresztą po francusku, gdzie było zdjęcie Maharshiego, zrobił go i zaczął powielać. Dlatego też, że Wanda Dynowska, która bezpośrednio rozmawiała ze Sri Ramana Maharshi na początku, jeszcze przed wojną światową, zwróciła się bezpośrednio do Maharshiego z prośbą o to, żeby on pomógł Polsce. On powiedział, że dobrze, że on pomoże. No i myślę, że ten rodzaj pomocy, a był nazywany mędrcem, milczącym mędrcem, czyli jego wizerunek, jego stan zanotowany na zdjęciu, jakby był świadectwem i przekazem jednocześnie. I jakby myśmy się komunikowali przede wszystkim z Maharishim i z jego naukami przez zdjęcie, a dopiero później pojawiły się też książki Biblioteki Polsko-Indyjskiej, które z Indii przechodziły do Polski, między innymi dzięki działalności Wandy Dynowskiej, ale nie tylko, bo tam całe przecież towarzystwo było teozoficzne w Bombaju. Czy chciałem zapytać jeszcze o początki jogi w Polsce? Czy to był ten czas? W 1981 roku mniej więcej, w czasie stanu wojennego, to były początki jogi w Polsce? Myślę, że wcześniej? Już... nie, trochę wcześniej. Hatha yoga. Malina Michalska. Nie, ona była wcześniej wydana. Tak, ona była wcześniej wydana. Żeby było jeszcze ciekawiej, to Malina Michalska, która była jedną, Malina Michalska, pan Pasek, ale Malina Michalska była tancerką i była uczennicą Haliny Hulanickiej. No, niezwykłą tancerką, która miała i wykształcenie klasyczne, jakby rosyjskie, baletu klasycznego, a jednocześnie była w szkole Izadory Duncan. I ona była moją trenerką gimnastyki. No, proszę. I ja widziałam Malinę Michalską raz w życiu u niej właśnie w domu. Bo ja... Tak, więc ja to nazywam, to są nici przeznaczenia, tak. Prawda? To są takie, wydawałoby się, bardzo odległe sytuacje, czy stany nawet, które łączą się, a czasami po latach się łączą, ale widać, jak my jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni, jaką jednością jesteśmy i jak wszechświat pracuje na to, żebyśmy my mogli realizować swoje przeznaczenie, nawet jeżeli o tym nie wiemy. Często oczywiście nasza wiedza, brak zaufania do procesów i tak dalej i no, czynią kolejne przeszkody, no ale wcześniej czy później, jak nie od lewej, to od prawej czy od spodu, to się dzieje. Wystarczy trochę zaufania i uważności i wtedy jesteśmy w stanie odsłaniać siebie nawzajem i tego, jak czasami nawet będąc swoimi wrogami, pomagamy sobie w tym. Będąc lustrami. Tak, będąc lustrami. Ale zaczynamy też widzieć jakby we wszystkich przyjaciół, prawda? Czyli przyjaciół rozumianych, że jesteśmy przy swojej jaźni. Przy jaźni. I myślę, że to jest kluczowe i niezwykle ważne. I chyba wtedy właśnie też zaczęłam to odkrywać. Wchodząc w jogę, bo jak zostałam wtedy na tych zajęciach, pierwszych zajęciach, chociaż mówiłam, bo Michał był malutki wtedy i wiedziałam już, że też jest dzieckiem specjalnej troski. Mówię, Ewuniu, mówię, nie, to nie jest czas dla mnie, daj spokój. A ona mówi, no ale masz dzisiaj opiekę, mama twoja została, masz, to zostań na tych pierwszych zajęciach. Ja mówię, dobra, no. No właściwie dlaczego nie? I jak weszłam, no tak, jestem do dzisiaj. No tak. Jejku. Chciałbym troszeczkę
troszeczkę to zogniskować na I Chingu, bo to jest jedna z nauk, które studiujesz całe życie. I to jest bardzo ważne, bo właśnie zaczęliśmy od Nama, prawda? Ja Nama cały czas pytałam o różne rzeczy, ale on po pierwsze kiepsko znał jeszcze polski, a poza tym właśnie mówił ciągle do mnie cić. A później jak spotkałam Leona, to okazało się, że on właśnie dopiero co skończył tłumaczenie Szczuckiego. Mam tą książkę. No i... Dostałem właśnie tą od Leona. Tak. I jak ja się dowiedziałam, że jest na polski przetłumaczona Szczuckiego, zresztą później żeśmy poznali. Znaczy, ja powiem. Już wcześniej miałaś kontakt z I Chingiem? Ja dowiedziałam się, że coś takiego jest. Przed spotkaniem To znaczy właśnie... To już mniej więcej właśnie... Wiesz co, ja miałem podobnie z buddyzmem. Ja byłem przekonany, że znowu ja jestem z innego pokolenia i dla mnie klasztor Shaolin. Też kung fu, elementy kung fu. Medytujący Bruce Lee, to wszystko było dla mnie takie poruszające. Ja byłem święcie przekonany, że trzeba pojechać na wschód, żeby w ogóle z tym się spotkać. I jak trafiłem do mojego kolegi do domu i zobaczyłem, że istnieją książki po polsku o buddyzmie, to po prostu, wiesz, to było, w łeb dostał. I no, było dla mnie wszystkie. Wyszedłem od niego z domu ze wszystkimi książkami. No tak. Tak. No tutaj dzięki temu, że spotkaliśmy też, ale to chwilę później, Andrzeja Wesołowskiego, który był świetnym astrologiem i był wybitnym iczingistą. On zresztą nie skończył jakby swojej wersji Księgi Przemian. Tam kilku heksagramów brakowało, ale on był jakby taką, Andrzej Wesołowski był taką pierwszą osobą, kiedy jak on prezentował I Ching, to po prostu mi się robiło tak, skąd on to wie? Nie? Bo ktoś mu zadawał pytanie, on zamykał oczy i mówi, no na górze to będzie wiatr, na dole to będzie jezioro, heksagram taki i taki, linia taka, brakuje mu żelaza. Ja myślę sobie, To ja teraz mam tak z tobą, nie? No więc to była fascynacja i wiesz, z tym skąd to się w ogóle bierze. I też Andrzej Wesołowski zrobił kiedyś takie spotkanie duże właśnie na temat Księgi Przemian. I kiedy do sali wchodziła kolejna osoba, to on pokazywał, w jaki sposób heksagram się zmienia. Więc dla mnie to wszystko było wielkie to była wielka tajemnica, to po pierwsze. A po drugie, ja bym powiedziała, że wszystko pojmowałam i nic nie rozumiałam. Dlatego, że nie miałam żadnych podstaw. To samo było zresztą w astrologii z jego przekazem. On miał dar taki przekazywania, że jakby... Mówię, że pojmowałam wszystko, ale ponieważ nie miałam wiedzy podstawowej, prawda, to nie byłam w stanie tego zrozumieć, czyli przez głowę, tak. Przez głowę połączyć te jakby tych dwóch sfer nie byłam w stanie. Ja tak samo jak uczestniczyłem w kursie u ciebie, to tak jakbym wszystko rozumiał, wszystko się składa, a później nic nie. No bo dalej też potrzebna jest praktyka. Leon mówił zawsze do nas, że po prostu to musi latać na dwóch skrzydłach. Jedna to jest boska intuicja, czyli bodhi, a druga to jest konkretna wiedza. Jedno i drugie musi się spotkać. I dopiero wtedy może dokonać się wgląd. Ponieważ my mamy taką potrzebę potwierdzania poprzez konkretną wiedzę naszej intuicji. To był właśnie ten moment, w którym ja wyruszyłam w drogę, bo moja intuicja była, czucie było, ale nie miałam konkretnej wiedzy, czyli nie miałam żadnego systemu
no, dzisiaj bym powiedziała systemu kosmologicznego, który mógłby pokazać mi jedność jakby wszechświata, mini świata we mnie i wszechświata i wiedzy na ten temat. Dlatego no, w pewnym momencie powstała szkoła wiedzy potrójnej, już jak znaleźliśmy potrójną, a to był 84 rok, kiedy znaleźliśmy potrójną, góra potrójna, gdzie no, bazą była joga, astrologia i księga przemian. I to były trzy koncepcje, trzy wielkie systemy, które łączą mikro i makro. Każda z nich ma swoje ograniczenia i jakby pozwalała na rozpoznanie tego mikro i makro z innej strony. I tak, tak było, ponieważ Leon specjalizował się i no, jako profesjonalista i autor wielu książek o astrologii, zajmował się astrologią, a mnie interesowała Księga Przemian, więc ja się bardziej zajęłam Księgą Przemian. Tym bardziej, że Leon był przywiązany do słowa. I pisarzem, i poetą, i, no, i tłumaczył, więc słowo dla niego było... Słowo takie męskie jest, co? Bliżej ma nam do definiowania, prawda? No chyba tak. No i dlatego może właśnie to połączenie jakby tej litery wiedzy, bo on miał bardzo rozległą wiedzę i mojej intuicji, mojego czucia, to w pewnym momencie się bardzo ładnie w naszej pracy połączyło jako dopełnienie, tym bardziej, że on, w ten sposób ja się uczyłam astrologii też. To znaczy, że on liczył, kładł przede mną narysowany, bo wtedy jeszcze rysowało się horoskopy, nie było programów i nie drukowało się. Robiło się ksero narysowanego kółka i w tym kółku rysowało się horoskopy, zresztą później Leon... Układy planet. Zresztą Leon mówił, że trzeba parę tysięcy najpierw narysować własną ręką, zanim się cokolwiek będzie działo. Także Leon się zajmował, kładł przede mną taki horoskop i mówił, no to co ty tutaj widzisz? A ja mówię, no co ja mogę tutaj widzieć? Ja nawet nie znam tych podstawowych tych symboli, to co ja mogę robić? No popatrz i powiedz. No to ja patrzyłam i mówiłam, ale ponieważ jakby nie byłam obciążona tym, że muszę ja podjąć jakąś decyzję, czy wysnuć jakiś werdykt, no to tak powiedziałam ze skupienia oczy w słup, no i coś spływało, to mówiłam, nie? No on później liczył, mówi, no i się sprawdza. No czasami bywało tak, że ja siedziałam w kuchni i tam coś gotowałam, ale on mówi, no to powiedz mi, gdzie on ma ascendent. Ja nawet nie wiedziałam okien, mówię, w baranie. No dobra, liczy, mówi, no w baranie. No to było to połączenie, które pozwoliło nam bardzo dobrze razem pracować. Myśmy się naprawdę w robocie żeśmy się idealnie uzupełniali. Tym bardziej, że Leon miał bardzo duży szacunek do intuicji. To znaczy właśnie nie ignorował, tak, tylko wręcz wychodził i bo wiedział, że to się musi połączyć, ta konkretna jego wiedza. To nie jako coś oczywistego, nie? A faktycznie no, to nie jest coś męskiego w takim ogólnym rozumieniu. Tak? No tak, więc tutaj w tym spotkaniu mnie brakowało wiedzy, a jemu jakby tego planu intuicyjnego, który może być tą konkretną wiedzą potwierdzone. I to się działo na wielu planach. Natomiast jeżeli chodzi o Księgę Przemian, to ja jakby wędrując w stronę przestrzeni wolności,
To znaczy, żeby nie być ograniczona też przez, nie wiem, na przykład konkretną uwarunkowanie związane z książkami czy innymi przekazami, prawda? No bo nie zawsze mam ze sobą książkę, nie mogę. Miałam taką wyobraźnię, to myślałam sobie tak, a gdybym ja się znalazła na bezludnej wyspie, no to co? No to ja bez tej, nie wiem, Yoga Sutr Patanjalego, bez Księgi Przemian, czy bez tej książek astrologicznych, to co ja bym miała? No nic bym nie wiedziała, więc szłam w tym kierunku, żeby wyposażyć siebie w takie narzędzie, którym sama się okazało jestem, tak, żebym mogła niezależnie od tego, gdzie ja jestem, dopóki jestem przy zdrowych zmysłach, tak, to żebym mogła tę wiedzę czerpać. I tak się zaczęła moja największa fascynacja Księgą Przemian. Nie samą literą, no bo ktoś musiał to napisać, ale skąd on to wziął? Tak? Okazało się, że jest nie jedna Księga Przemian. Prawda? Później się już za moim, wtedy, kiedy już ja pracowałam ze Szczuckim, to Wojtek Jóźwiak zaczął tłumaczyć Wilhelma. Później się okazało, że wyszedł Sobański, Wesołowski, który nie skończył. Więc było przekazy w tych księgach różnych okazywały się być różne, może niesprzeczne, ale inny sposób ujmowania. Co mogło być mylące. No, dostępu do zagranicznych książek wtedy nie mieliśmy. Później się zaczęły. No, Wilhelm po niemiecku był tłumaczony właśnie przez Wojtka. On tak zaczął. Później zresztą miał zespół ludzi, z którymi to skończył. Więc ja postanowiłam wyruszyć w kierunku zobaczenia, jak to zostało stworzone. Znaczy, że zaczęła mnie interesować struktura samej Księgi Przemian, jej budowa, symbole. No i ja bym powiedziała, że to był ten moment, w którym zaczęłam iść w kierunku taoizmu, prawda? Znaczy, żeby zobaczyć, bo to było źródło. I wiedziałam, że i tutaj chyba trafiłam trochę na to, co mojej strukturze właściwe, że tego się nie da nazwać, ale jednak to się czuje. W to można wejść, w tym można być. I że za każdym razem, jeżeli jakby chciałam coś wiedzieć, to bycie się kończyło. I widziałam, że po prostu to są ograniczenia. Znaczy, że wiedza zaczęła być ograniczeniem. W sensie koncepcją, która ma swój początek i koniec, w tej definicji. Tak? Z definicji, znaczy, że wiedziałam, wtedy jakby chyba pierwszy raz zaczęłam pojmować tego, że wszechświat został ten, z którym my mamy możliwość komunikacji, został stworzony przez ograniczenia. To znaczy, że w momencie, w którym pojawia się słowo, to mimo swojej pojemności symbolicznej, bo każde słowo ma swoją pojemność, to ono jest ograniczone. Czyli coś, co jest niewidzialne, niepostrzegalne, jest ściągane i ograniczane do widzialnego i postrzegalnego przez to narzędzie, które ma swoje parametry ujmowania rzeczywistości, w związku z tym z definicji jest ograniczone. I przez słuch, i przez wzrok, i przez po prostu z definicji jest ograniczone. I zaczęłam podejrzewać wtedy, że być może to, kurczę, nie jest tak, że, nie, że to, co ja widzę, to jest takie rzeczywiste. I zaczęłam się przyglądać temu, że jest to pewien sposób ujmowania rzeczywistości. I że każdy z nas ma swój unikalny sposób, który jest zależny od naszych dominant, nie? Od
od naszej struktury, od naszych doświadczeń, od tego jakby w co, co zasiano w nas od wczesnego dzieciństwa, czyli no Matrix jednym słowem, prawda? Czyli zaczęłam brać pod uwagę to, że dysponujemy pewnym filtrem percepcyjnym, poprzez który tę rzeczywistość chcemy postrzegać, czy postrzegamy, ale kłopot trochę polega na tym, że uważamy ją za rzeczywistą. Czy to, co postrzegamy, uważamy za rzeczywiste, więc kiedy jakby poczułam, że to niekoniecznie tak jest, no to zaczęłam trochę się wycofywać jakby rakiem i rozumieć, że każda koncepcja jest ograniczeniem, prawda? To znaczy i pojawiła się chęć jakby widzenia, w jaki sposób to, co jest niewidzialne, niepostrzegalne, ubiera się w widzialne, a później jak z powrotem wraca do niewidzialnego, czyli coś, co, czego nie można zdefiniować ani przez czas, ani przestrzeń, ani przez formę, ani nawet energię, prawda? Jak później ubiera się. Czyli w jaki sposób dokonuje się cud istnienia, prawda? Który może być postrzegany jako cud, ale też postrzegamy to go jako dolegliwość, ponieważ niesie w nas i ból, i cierpienie, i łzy, i płacz, i tak dalej. I to wszystko znalazłam w Księdze Przemian, ponieważ ona zajmowała się dwójnią, prawda? Czyli Księga Przemian jakby pokazała mi, że żyję w świecie dwójni i że jest to niesamowite, niezwykłe. Ma wymiar matematyczny bardzo prosty, czyli zero-jedynkowy, a jednocześnie rozwija się w taką ilość możliwości, potencjalnych możliwości, albo wręcz możliwości, które pokazują, jak płynie energia, czyli jak dokonuje się przemiana. Ja myślę, że wielu z nas chce, szczególnie jeżeli się dzieje coś dobrego, żeby tak było na zawsze. Nie? A poza tym my jesteśmy tacy konkretni i też chcielibyśmy zawsze być młodzi, piękni i zdrowi i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc wielu z nas ma niechęć do przemiany, do zmiany. I boi się jej, ponieważ nie rozumie prawa, ponieważ nie rozumiemy prawa, nie rozumiemy też tego, że jest w nas taka instancja, która nie podlega żadnej zmianie, która jest i dzięki niej możliwa jest zmiana. Czyli mamy w sobie taki punkt odniesienia, czyli punkt obserwacyjny, prawda? Czyli z którego możemy obserwować zmiany, ale to w nas się nie zmienia, ponieważ jest lokalizacją czegoś, co jest alokalne. No i tyle. I od tego momentu, w którym zaczęłam obserwować prawo zmiany, dużo, dużo bardzo się w moim życiu działo, ponieważ moje postrzeganie też w dużej mierze emocjonalne i niezgoda na zmiany, różne zmiany, bo mi się nie podobało, albo dlaczego miało mi być źle, albo innym miało być źle i tak dalej. To praca z Księgą Przemian bardzo jasno pokazywała mi, gdzie jestem, z czym się utożsamiam, dlaczego nie chcę tej zmiany, gdzie się chcę przepchnąć, czego nie chcę usłyszeć, ponieważ rozmowa z Księgą to jest rozmowa, Księga
ponieważ jest to rozmowa mnie wewnętrznej ze mną samą, czyli jakby z tym sposobem ujmowania rzeczywistości, zaczęła właśnie mi pokazywać ten filtr percepcyjny. Czyli wszystkie moje uwarunkowania, poprzez które chcę patrzeć na coś, co jest nieuwarunkowane. Więc się zaczęły pojawiać paradoksy, ale był też to środek do opanowywania emocji, które mi, czy nadmierne zagłębianie się w treść doświadczenia i pokazywała mnie, jak zagłębiając się w treść doświadczenia, tracę z pola widzenia siebie samą. I właśnie tę instancję, która we mnie jest nie... jest co prawda niewidoczna, ale jest nieruchoma. No i jeśli w Księdze Przemian mówi się o różnych rodzajach zmiany, pierwsze to jest, że nie ma zmiany. Tak. A później, że jest zmiana cykliczna, później jest zmiana pokoleniowa, no i tak dalej, i tak dalej. No, widać, jak to się w kręgu wszystko toczy. A później przyszedł taki moment, w którym jak zobaczyłam, że siedzę na tej planecie Ziemia, która jest w całym Układzie Słonecznym, a Słońce z niezwykłą prędkością, tam 500, znaczy cały Układ, z 560 kilometrów tam na godzinę czy ileś, już nie znam, pędzi w stronę centrum galaktyki i że co chwilę jesteśmy omiatani nową porcją energii i wszystko się zmienia, to okazało się, że można siedzieć w miejscu i się wszystko będzie zmieniać, można się nie ruszać i tak się będzie działo, i tak się będzie działo, no bo już samo uwarunkowanie jakby tego pędu naszego z całym układem, który jest bardzo konkretny, nie mamy na niego wpływu żadnego. Możemy jedynie mieć wpływ na to, w jaki sposób to postrzegamy. Jak na to reagujemy. Czyli jakby mamy wpływ na ten filtr percepcyjny, który można zawiesić. No i to była też bardzo, bardzo ważny moment w moim życiu, w którym okazało się, że można to zawiesić. Że można to zawiesić, wejść w ciszę i w nic nie robienie. Co okazało się być bardzo trudne. Ale paradoksalnie praca jest cały czas, prawda? Tak, praca jest cały czas, więc trzeba dużo sprytu, żeby umieć wejść w tę przestrzeń pomiędzy jedną aktywnością świadomości, a drugą aktywnością świadomości, które są zwykle chętnie jakby przejmowane przez umysł, żeby w przerwie pomiędzy tymi dwoma aktywnościami wejść w to, co aktywne nie jest, czyli łączyć się z nieruchomą, choć potencjalnie możliwym przejawieniem czystej świadomości. Karma powiedział, że w sumie po oświeceniu nic się nie zmienia. Nie. No. Ale masz tyle samo pracy. No tak. Tak, tak. To... Później, znaczy im dalej, tym łatwiej jest, dlatego że po prostu... Ja tak sobie podejrzewałam, że my nie mamy takiego, jakby grawitując w czasoprzestrzeń tu na tę planetę, która zresztą z definicji też jest ciągle podzielona na pół, no bo zawsze połowa jest oświecona, druga jest druga oświetlona przez Słońce albo później i Księżyc, a druga jest zawsze zacieniona, prawda? Więc tutaj już z definicji żyjemy w świecie dwójni. Tak, ja już nie mówię o północ, południe i czy tam dobre, złe, czy wszystko, co ma podział na wszystkie, tak. Wszystkie 10 kierunków i cały podział na 2, prawda? Na 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 64 heksagramy i każda z nich ma 6 linii, prawda? I każda się może zmienić w swoje przeciwieństwo, więc mamy ponad
dużo mamy możliwości jakby przyglądania się tym zmianom, ale możliwość obserwacji tego, czyli jakby ugruntowania się w tym miejscu, w którym można obserwować zmianę, podziwiać zmianę, dziękować za zmianę, być wdzięcznym i podziwiać to, co jakby przedtem się ujawniło, że to jest cud istnienia, że nie należy tego nie tyle nawet walczyć, ale niweczyć. No, stało się bardzo, bardzo ważne, bo przedtem, kiedy trafiałam na różne przeszkody, no to te przeszkody chciałam je usunąć, nie? Znaczy, bo to były dolegliwości, to był ból, to było cierpienie, to był smutek. No oczywiście, znaczy, no chciałam się z tego... Taki odruch mamy chyba, po prostu na tym poziomie relatywnym to jest... Na poziomie relatywnym dokładnie tak. Więc trochę czasu i właśnie pracy takiej konkretnej trzeba było, żeby nie uciekać, nie? Żeby stawić nie tyle czoła, ile pozwolić temu być. Żeby oddech nie był płytki, żeby oddychać i żeby zobaczyć, że kurczę, jednak się świat nie rozpadł i że przeżywam, nie? Tak, przeżyłam, przetrwałam i jestem. Takiego, że ja mam taki lęk, że jak, wiesz, jak nie będę spięty, to się wszystko rozpadnie, wszystko ucieknie. I takie ćwiczyłem się w tym, ośmielałem się sprawdzać, czy jak będę oddychał i wiesz, i przyglądał się temu, czy faktycznie za chwilę ten świat się rozpadnie, czy coś mi odjedzie, ucieknie. Albo jak przestanę oddychać, tak. Czy umrę. I nagle się okazywało, że wiesz, że kurde, że żyję, nie? I tak się uczyłem takiego zaufania do siebie. I do procesów, tak. Tak, tak. Więc przygoda, to znaczy ta przygoda, która się pojawiła z Księgą Przemian, była dla mnie bardzo, bardzo istotna, dlatego że ona bardzo obiektywizowała i pokazywała mi proces zmiany i że po prostu takie jest prawo. I co ja nie będę z tym robić, to ono jest i takie będzie. No. Tak, to jest takie powiedzenie, że nic nie jest tak trwałe, jak właśnie zmiany. Nie? Tak, jest takie powiedzenie. Jedyne, czego jesteśmy pewni, to tego, że będzie zmiana. Tak. I przemijanie. Szama Rinpoche, jego ostatnie nauki były na ten temat, które były niesamowite. O tym, że jeżeli będziesz czuł jakieś szczęście, to też się zmieni. Wiesz, czuł smutek, to też się zmieni. Zmiana jest czymś nieuniknionym. I tam jest taka konkretna nauka, bardzo piękna na ten temat, ale tak troszkę chciałbym, żebyśmy wrócili do podstaw, bo ludzie nie wiedzą, co to jest itching. W jaki sposób możemy tak spróbować, jakbyś powiedziała, czym jest itching. Taki sposób, wiesz, żeby człowiek, który nigdy o tym wcześniej nie słyszał. No, przede wszystkim jest to księga. Jest to księga. Ja ją nazywam Księgą Mądrości, ale ze względu na to, że ja czerpałam z niej największą mądrość, ale jest to Księga Przemian, czyli jest to księga, która mówi o prawie zmiany. W tym świecie i postrzeganiu dualnym, prawda? Czyli począwszy no, od najprostszego takiego widzenia, że mamy dzień i noc, prawda? I że mamy fazy i że wszystko się zmienia, że słońce w ciągu jednej doby przesuwa się tam jeden stopień, a księżyc w ciągu 2 godzin jeden stopień, prawda? Bo Księga Przemian, Chińczycy też jakby badali gwiazdy i do tej pory zresztą używają kalendarza księżycowego w wielu przypadkach. Więc tutaj obserwacja świata, natury i nas samych
jakby dała możliwość połączenia, czyli tego, co kosmiczne, z prawem prostym przemiany, czyli w tej relacji zero-jedynkowej, prawda, że jest ruch i jest bezruch. Jest światło, jest ciemność, jest kobieta, jest mężczyzna, jest dobro, jest zło, etc., etc. No i pomiędzy tymi aspektami, wszystkimi aspektami rzeczywistości na przynajmniej 6 poziomach, bo o tym mówi Księga Przemian, te 6 poziomów jest przez nasze umysły, przez nasze umysły i zmysły. Ale przede wszystkim jest to sposób ujmowania, gdzie umysł nas jeszcze percepuje te 6 poziomów bycia. To jest te 6 linii. Natomiast poniżej i powyżej może być tych poziomów rzeczywistości nieskończona ilość. Ale my będąc w tych warunkach, na tej planecie, w tej naturze, mamy możliwość ujmowania rzeczywistości na 6 poziomach, z tym, że pierwsze jest jeszcze niewidoczne, bo nie widzimy, jak sytuacja się wyłania. Dlatego mówimy w naszym zachodnim języku, że to jest podświadomość. Nie? I ostatnie już też nie widzimy, bo sytuacja już odchodzi i nie widzimy jej. I dlatego tą ostatnią linię nazywamy nadświadomą. Więc tu zaczynamy się orientować, że ten rodzaj percepcji jest na 4 poziomach. Li tylko. Co tutaj ma znaczenie? No niemniej jednak wiedza o tym, że swoją percepcję rzeczywistości można rozsuwać, jest bardzo ważna. Księga Przemian powstała na dobrych parę tysięcy lat przed naszą erą. Jej początki przypisuje się legendarnemu cesarzowi Fuxi. I jemu się też przypisuje, zresztą to był jeden z tych pierwszych cesarzy, który wprowadził i rolnictwo, i pojawił się ogień, gotowanie, i generalnie rzecz biorąc jakby ruch. Odpalił ludzkość. Tak, odpalił ludzkość, dokładnie tak. No i mówiło się, jest legenda głosi, że on nad wielką rzeką zobaczył żółwia. On się wyłonił, ten żółw, a ten żółw miał na sobie takie kropki czarne i białe. I z tego później powstała mapa, dzięki której to był jakby pierwowzór 5 stanów przemiany i kierunków świata, bo 4 kierunki świata, centrum w środku. No trzeba byłoby pokazać tą mapę, żeby można było, ale w końcu się legenda głosi, że ponieważ on obserwował i niebo, i ziemię, to z rzeki wyłonił się długowieczny żółw, który zresztą jest też symbolem Księgi Przemian. I został, ten przekaz wiedzy został dokonany poprzez te czarne i białe kropki. I relacje energetyczne pomiędzy czarnymi i białymi kropkami, wtedy kiedy już z dwójki, czyli z podziału na 2, pojawia się krzyż, czyli podział na 4. Później historia głosi o królu Wen i książę Chou. Pojawiła się wtedy inna mapa, bo ta pierwsza była nazwana praniebem, czyli tym, co przed stworzeniem. A następna mapa była mapą ostatniego nieba, gdzie były te same kropki, tylko inaczej ułożone. Czyli można by powiedzieć, że zostało pokazane, w jaki sposób z potencji zaistnienia,
absolutnej równowagi, bo ta pierwsza pokazywała całkowitą równowagę elementów, dokonuje się poprzez intencje przejście do świata zmysłów, czy do tego, co jest postrzegane przez nas. W związku z tym te same elementy, te same cegiełki, można by powiedzieć, rzeczywistości, które w świecie, w praniebie były potencjalne, li tylko, ale ponieważ były w absolutnej równowadze, to nie mogły się przejawić, to jak minimalna nierównowaga daje możliwość przejawienia i wtedy pojawia się druga mapa, gdzie te same cegiełki układają się inaczej. Tutaj, żeby było ciekawiej, tylko powiem, że tylko jedna oś zostaje tą samą osią. To jest oś ognia i wody, która w pierwszym jest w poziomie, czyli w praniebie jest w poziomie, a w ostatnim niebie jest w pionie. Czyli to jest tak jakby pokazane, że człowiek, który jest należąco, tam gdzie jest głowa, to jest ogień, a tam gdzie nogi, to jest woda. I to jest stan snu bez marzeń sennych, kiedy świadomość podparta jest pustką. Po czym w momencie, w którym dokonuje się przejawienie, to ogień pojawia się na górze, a woda na dole. I tak też mówi się o relacji pomiędzy sercem, które jest ogniem, a nerkami, które są wodą. I wtedy dopiero w momencie, w którym otwieramy oczy, no to ten drugi świat już nam się jawi. Tamten był nieprzejawiony, a tutaj nam się zaczyna jawić i zaczynamy go rozkminiać. I Księga Przemian jest niezwykle istotna, dlatego że można i z nią rozmawiać. Rozmawia się z nią poprzez akt dywinacji. Dywinacji, czyli różne sposoby są rozmawiania. Pierwotnie były to pałeczki krwawnika. Później były to monety. No teraz mamy komputery i programy, co czasami jest zwodnicze, bo jeżeli ja chcę rozmawiać sam ze sobą, a myślę, że to jest najważniejsze, że poprzez księgę ja rozmawiam sam ze sobą, czy rozmawiam sama ze sobą, rozmawiam z tym, co wewnątrz. A akt dywinacji pokazuje mi to na zewnątrz. Czyli jest to moja projekcja tego filtru, poprzez który ja postrzegam rzeczywistość. Czyli z tego pierwszego nieba, pranieba, wyłaniam coś do ostatniego nieba, czyli po stworzeniu. To było przed stworzeniem, to po stworzeniu. I może mogę dzięki temu rozpoznać prawo. To prawo, co się ze mną dzieje na poziomie właśnie na przykład 6 poziomów energetycznych, prawda? O czym myślę, co czuję, jak widzę. I, ale żeby z nią rozmawiać, trzeba zadać pytanie. Dlatego też Księga Przemian uczy nas też zadawania pytań. Bo jej odpowiedź jest zawsze, w cudzysłowie, prawdziwa. To znaczy, bez względu na to, jakie my zadamy pytanie, to ona nam odpowie, w jakim jesteśmy w stanie energetycznym, tak można by skrótowo powiedzieć, wobec tego problemu, o który pytamy. Ale ponieważ my mamy w sobie wiele zakamuflowanych i zakręconych wątków i kontrolerów wewnętrznych, w związku z tym dosyć szybko nauczyliśmy się sami sobie zadawać pytania, które są zafałszowane. Po prostu najnormalniej w świecie. Pytamy, chodzi nam o co innego, ale zadajemy pytanie
inaczej po to, żeby być poprawnym społecznie albo nawet w stosunku do siebie samego, żeby być, żeby siebie... uzyskać odpowiedź, która nam się wydaje, że takiej właśnie potrzebujemy. Tak, to znaczy, że intencyjna, tak, czyli tak, życzeniowa, tak, prawda? Tak, między tym, czego chcę, a tym, czego naprawdę potrzebuję i usłyszeć to, czego potrzebuję. Tak, ja czasami daję taki może trywialny przykład, że wiesz, pytam o zdrowie teściowej, a tak naprawdę chodzi mi o to, kiedy ona w końcu umrze, bo czekam na spadek, nie? Więc Księga Przemian odpowie na to prawdziwe pytanie. I dlatego, jeżeli na przykład ktoś czyta odpowiedź, jeżeli czyta ją, ja nie mówię już o analizie takiej głębszej, jeżeli od razu czyta Księdze Przemian odpowiedź, to i mówi, no nie rozumiem, to znaczy, że źle się zadało pytanie. Albo nie przyszedł jeszcze czas na to, żeby ta odpowiedź mogła do mnie dotrzeć. Czy dobrze rozumiem, że źle zadało pytanie w sensie takim, że jakby jeszcze się nie ośmieliłem szczerze nazwać tego, o co pytam? Albo jeszcze nie mam zbudowanej takiej aparatury poznawczej w sobie, która pozwoliłaby mi na zrozumienie tego. Dlatego też zaleca się zapisywanie i pytań, i czasu, w którym się zapisuje, i wynik dewinacji, jaki jest heksagram, jakie są linie zmienne, w co się to zmienia. Można robić tam swoje notatki. Dlatego, że czasami to zależy, o co pytam, prawda? Bo jeżeli ja na przykład pytam, nie wiem, o spełnienie mojego przeznaczenia, to ono może, mogę to zrozumieć po przejściu określonej drogi. To są takie pytania, na które dzisiaj nie dostanę odpowiedzi, jeżeli nie mam zielonego pojęcia, jakie ono może być. Nawet nie widzę kierunku, a jest tych bardzo dużo ludzi, którzy nie widzą. Czy można powiedzieć, że uzyskujemy odpowiedź, która jest adekwatna do naszego poziomu możliwości zrozumienia? Teraz. 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 Tak. Mhm. Teraz. Więc są takie sytuacje, w których nie rozumiemy. Mhm. I czasami odpowiedź przychodzi po 5 latach. Mhm. Czasami po 2 tygodniach. Ale też my bardzo często zadajemy pytania Księdze Przemian nie o istotę rzeczy, tylko o to, co się wydarzy. Co się wydarzy kiedyś. Z tego, co jest teraz. Więc nie rozumiemy czasami odpowiedzi, ponieważ znowu mamy życzenia. Prawda? Czyli pragnienia, życzenia, które załamują nam możliwość odczytania odpowiedzi, bo czytamy odpowiedź, która nam się nie podoba. Myślę, że tu dotykasz, nie wiem czy dobrze czuję, ale tego aspektu edukacyjnego. Ja zauważyłem, że moje próby rozmawiania z księgą, że księga mnie uczy, jest nauczycielem. Tak, tak, ja tak. Się uczę ufać sobie bardziej, uruchamia się bardziej moja intuicja dzięki rozmowie z księgą i w cudzysłowie rzadziej muszę do niej sięgać, jeżeli mam jakiś dylemat, bo łatwiej dostrzegam sygnały intuicji i serca, których wcześniej nie dostrzegałam. Dokładnie tak, dlatego ja w tej chwili nie tak często zadaję pytanie Księdze Przemian, a ostatnio jak zadałam takie pytanie, to Księga Przemian mi powiedziała: jesteś pomieszana, jak się uspokoisz, to będziesz wiedziała. Znaczy mówiąc takim najprostszym językiem, prawda? Wiesz, myślę, że to też jest związane z tym, że twoją dużą aktywnością jest pomaganie innym, tak? Że zwracają się do ciebie ludzie, którzy mają jakiś problem i proszą o odpowiedź, zadają pytanie i o interpretację i pomagasz im dawać kolejne kroki w różnych sprawach, które są dla nich ważne. Tak. Czy to z księgą, czy z astrologii, tak? Tak. Zresztą, tak, tak, dlatego, że... Jest nauczycielem, że trochę może już rzadziej pyta, a bardziej w pewnym sensie służy więcej, prawda? Słucha. Słucha, tak. Słucha. Ja powiem, jaka była moja, no to jest taka trochę bajkowa przygoda. Można by powiedzieć, że to jest bajkowa przygoda. No ponieważ nie było u nas literatury na temat Księgi Przemian, a ja bardzo chciałam już wiedzieć i czasami pojawiały się jakieś diagramy,
gdzieś. Ja jakby siadałam i wizualizowałam sobie no, takiego mistrza Księgi Przemian i zadawałam mu pytania po prostu. No i dostawałam odpowiedzi często, nie od razu, czasami po jakimś czasie albo gdzieś coś zobaczyłam i zrozumiałam, albo ktoś mi podesłał jakiś diagram, jakiś rysunek. Później studiowałam medycynę chińską, więc w medycynie chińskiej też było sporo różnych inspiracji i odpowiedzi. I w pewnym momencie no, to była dosyć wygodna forma edukacji. Dla mnie była wygodna, jak się okazało, bo w pewnym momencie usiadłam i znowu zadaję jakieś pytanie, usłyszałam: ty, pieniążek, może byś tak poszła i kupiła sobie książkę. Ja mówię, no jak to nie ma? I tego samego dnia poszłam do księgarni i okazało się, że wyszła numerologia I Ching. W Polsce, po polsku, przez Huanga napisana. I powiedziałam: dziękuję mistrzu, biorę się do roboty. Więc takie przygody też tak, się... A wracając do medycyny chińskiej... Polecieliście do Chin, tak, grupą? Tak. I próbowaliście znaleźć nauczyciela, żeby dostać nauki. Pamiętam. I was traktowali jak turystów. To znaczy myśmy byli na jakby u konkretnego profesora. Tam było nas 5 osób. I u niego mieliśmy się uczyć diagnozy z pulsu. I to była przy szpitalu przychodnia i profesor no po prostu przychodzi ten co 15, co 10 minut przychodził kolejny pacjent. Z tym, że było trzech chińskich studentów, nas była 5, więc żeby dostać się do nadgarstka czyjegoś, a profesor tylko badał nadgarstek, badał język, zadawał tam często 2 pytania, nie więcej. Kobiety zawsze o aborcję pytał, czy była, no bo wtedy ta polityka była, że nie można, tak. I na jakby przez kalkę czy pisał diagnozę, to znaczy przede wszystkim właśnie diagnozę z pulsu i z języka i recepturę. Jedną chował dla siebie, jedną brali studenci, a jeden pacjent. Karteczkę. No więc myśmy musieli sobie to, że tak powiem, przekazywać, ale i to tak trwało długo. Jeszcze w dodatku mieliśmy jakby tłumaczkę, która nie znała medycyny chińskiej. Myśmy znali dużo więcej nomenklatury już medycyny chińskiej niż ona, więc myśmy ją poprawiali i to było dosyć zabawne. Ale można by powiedzieć, że profesor traktował nas, no, chcą, płacą, proszę bardzo. Nie? I przyszedł taki moment, w którym on, jakby ja zawsze miałam przy sobie taki, no, taki malutki bryczek z księgi przemian. Z heksagramami, ale przede wszystkim właśnie z jednej strony było pranie, bo a z ostatniej na z tyłu było ostatnie niebo. I to zawsze przy mnie leżało. No, i on w pewnym momencie zauważył to, tak popukał w to i mówi: tu jest źródło. Po czym rozejrzał się jeszcze raz jakby po nas i uznał, że my chyba coś chcemy się dowiedzieć, tak, że to nie jest tylko tak, że chcemy dostać potwierdzenie, certyfikat i dyplom, bo zapłacili, tylko że chcemy coś. I to był dzień, pierwszy dzień, w którym on zrobił nam wykład, pierwszy wykład. Czyli Księga Przemian otworzyła nam też drzwi do wiedzy, też do tej wiedzy medycznej, którą mógł nam przekazać profesor. Zresztą to była ciekawa przygoda, bo to akurat wtedy, kiedy myśmy tam byli, pojawił się pierwszy SARS. I musieliśmy szybko stamtąd się wydostać.
Także to była ciekawa przygoda, ale rzeczywiście wiele osób, które jakby nie ma podstawowej wiedzy, a jedzie do Chin i chce tam po trzech tam tygodniach albo po trzech miesiącach dostać certyfikat, to go dostaje, zapłacił, dostaje, ale Chińczycy bardzo dbają o to, żeby nie przekazać tej wiedzy absolutnym dyletantom. Tak, trzeba się wykazać jakby już bazą. To na przykład spotyka się z moim poglądem, który od jakiegoś czasu gdzieś tam rozmowa się przewija, ja o tym mówię wprost. Uważam, że w dzisiejszych czasach przeładowania w sumie realnym, a jednocześnie pozornym dostępem do wiedzy, tak to nazwijmy, wiedza powinna stać się towarem reglamentowanym i bardziej niedostępnym, bo myślę, że mamy do czynienia z czasem, w którym ludzie sobie mówią, tego teraz słucham, wcześniej tamtego słuchałem, ale już mi się znudził. Wiesz co, jak ty, zacznij od tego. Ten taki jest bardziej kolorowy, ale myślę, że może ci będzie pasowało. I dochodzi do takiego bardzo powierzchniowego traktowania wiedzy. Przez to ona się jakby dewaluuje albo w ogóle jakby no nie ma wartości, bo nie jest używana w ogóle w żaden sposób. Czyli w przepełnionych umysłach pomieszanych nas tak. Wszystkich współcześnie ludzi nie ma jakby w pewnym sensie przestrzeni na to, żeby pracować z tematem, żeby tam jeszcze coś wpłynęło. No tak jak jakby w Koanie, gdzie jest cała pełna szklanka, prawda? Już nic więcej. Ale jeszcze jest jeden problem, chyba jest bardzo, który jest niezwykle poważny, bo oczywiście ten stan pomieszania i tak dalej jest taki, że człowiek współczesny coraz jakby znaczy jest w takim rozproszeniu, bo jest tyle możliwości, że tracił zdolność koncentracji uwagi, skupienia, a tak naprawdę wgląd możliwy jest tylko poprzez skupienie uwagi, długotrwałe skupienie uwagi na przedmiocie. Dopiero przy długotrwałym skupieniu, stąd jest takie stopniowanie, no wiodę to jest bardzo wyraźnie, koncentracja, kontemplacja, strumień kontemplacyjny, dopiero później pojawia się samadhi, czy wgląd. Więc trzeba umieć swój umysł utrzymać w długotrwałym skupieniu, żeby mógł się dokonać wgląd w cokolwiek. Dzisiejsze czasy nam uniemożliwiają to w dużej mierze, bo jest strach, żeby się zatrzymać. I tak, ale też jest bardzo dużo bodźców. My jesteśmy przebodźcowani wszyscy. Jest ten syndrom, ma jakiś skrót, już nie pamiętam, ale taki syndrom lęku przed tym, że coś mi ucieknie. A tak. Dlatego mówię o tym, że... No to wszędzie mamy w telefonach i tu dzwonki, tu ktoś do nas zadzwonił, tu coś tam. I boimy się, myślę. A jak nie zalajkujemy, to nie istniejemy, albo jak nam nie zalajkuje. Boimy się zatrzymać, bo jak się zatrzymam, to ten pociąg odjedzie, ucieknie, nie? A trzeba się zatrzymać, żeby w ogóle zobaczyć, gdzie jest. Żeby zobaczyć, jak nasza planeta pędzi razem z układem. Dokładnie. Jeśli się nie zatrzymam, to tego nie zobaczę, tego ruchu i zmiany. No bo to jest właśnie istotne, że tracimy tak naprawdę ten punkt obserwacyjny, czyli ten punkt, w którym nic się nie zmienia. Z tego punktu możemy obserwować zmianę. I właśnie długotrwała możliwość utrzymania skupienia w tym punkcie pozwala na rozpoznanie czegokolwiek. Nie na powierzchowne, tylko ujmowanie. Na decydowanie o tym, w co chce się angażować. Czy chce odgrywać rolę w dramatach, czy w komediach życia. No, wielkie teatrum życia i umierania nas i tak będzie obowiązywać niezależnie od tego, co najwyżej rozpłaszczymy, nie? To znaczy zamiast żółwia będziemy mieli płaszczaka żółwia.
To jest dosyć smutne. To jest dosyć smutne, dlatego że też jakby pojawia się bardzo dużo młodych ludzi o wysokiej inteligencji, bystrych umysłach i fajnych sercach, ale jakby brakuje im tego ukierunkowania i umiejętności słuchania, długotrwałego słuchania, czyli penetrowania. Młodzi ludzie boją się wziąć odpowiedzialność za siebie samego i czy boją się zobowiązań. Ja to czasami jakby spotykam, że jak mówię, że no, prowadzimy takie sesje, ćwiczenia medytacyjne codziennie. Siadamy w grupie ludzi, bez względu na to, gdzie kto jest, bo to jest to połączenie właśnie w jedności poprzez nasze serca. I ktoś chce wejść w to, a po tygodniu, dwóch mówi, no nie mogę wziąć na siebie takiego zobowiązania. A ja mówię, to nie jest zobowiązanie wobec mnie, wobec grupy. To jest zobowiązanie wobec ciebie samego. To może być tylko dla ciebie pomoc, że będziesz wiedział, że codziennie usiądziesz na te 15 minut z 24 godzin, które możesz poświęcić sobie i światu jednocześnie. Ale najpierw sobie, ponieważ ten świat jest w tobie. I mam takie poczucie, że to jest trochę źle zrozumiana przestrzeń wolności, że my chcemy być wolni od czegoś, a nie potrafimy być wolni ku czemuś. Ponieważ i tak będziemy działać. Więc teraz pytanie jest tylko, w jakim kierunku w tym świecie będziemy działać, dlatego że to, co przejawione, jest aktywnością świadomości. I tu się cały czas coś dzieje. I chyba mechanizm nawet działa w taki sposób, że jeżeli staramy się być wolni ku czemuś, to i tak uwalniamy się od tego, co jest zbędne. Tak, dlatego że wtedy koncentrujemy swoją uwagę. I to się dzieje w taki sposób naturalny, można powiedzieć, prawda? Nieintencjonalny, w sensie takim, że nie musimy nawet zwracać uwagi na to, co odpadnie, albo możemy tylko się temu przyglądać z ciekawością. I odpadają rzeczy, które naprawdę były niepotrzebne. Sri Ramana Maharshi, kiedy pytano go właśnie o to, że nie spełniają się jakby marzenia, że czekają na wyzwolenie, na różne inne. To bym zawsze mówił tak, że jeżeli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy na pewno. A jeśli nie, to chociażbyś nie wiem, co robił, to się nie spełni. Zapytaj siebie, kim jesteś. Kto chce i czego chce? Zawsze staraj się jakby zrobić ten krok do tyłu. Z przedmiotu świadomościowego wycofaj się do podmiotu, do ja i do tego, że jestem. Nawet nie tylko do ja, bo ja jest jakby tym centrum, czyli tą lokalizacją czegoś, co jest alokalne. Natomiast stan jestem jest już pozwala na to, żeby nie robić, nie działać, a być. Jedno drugiemu nie przeczy, ale my tracimy z pola widzenia to, że jesteśmy. I jeżeli już czujemy, że jesteśmy i że ja jestem, to muszę być kimś. A Sri Ramana Maharishi mówił, nie staraj się być kimś, kim nie jesteś. Cokolwiek by to nie znaczyło. I zawsze możesz zrobić ten krok do tyłu. Zobacz, kim jesteś. Tylko ty możesz to zobaczyć. Nigdzie indziej odpowiedzi nie znajdziesz.
ale nie znajdziesz też odpowiedzi na poziomie słowa. Możesz to tylko znaleźć na poziomie tego stanu, który nie ma żadnych cech. Także tu widać, myślę, że my żyjemy w bardzo sprzyjających, bardzo sprzyjających czasach, ponieważ mamy przez to, że świat się przed nami otworzył i mamy dostęp do i do buddyzmu, i do jogi, i do właśnie na przykład, nie wiem, astrologii, i do chińskiej księgi przemian, medycyny i tak dalej. Jest to są niezwykłe czasy, dzięki którym możemy zobaczyć, że wszystko wyłoniło się z jednego źródła. I że tylko to, co uwarunkowane przez kulturę, przez czas, przez doświadczenia, czy to chińskie, czy hinduskie, czy wiesz, no, ujmowane poprzez buddystów, że wszystko się wyłania z jednego źródła i nie ma znaczenia, jakiego jesteś koloru, jakiego jesteś pochodzenia, czyli skąd pochodzisz, ponieważ źródło jest jedno. Teraz jak o tym mówisz, to tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy ogłosić koniec czasów New Age'u i powrót do rdzennych nauk, ponieważ już one są wyraźnie zakorzenione w naszej kulturze zachodu i dostępne. Tak. One są dostępne i dzięki możliwości rozpoznania swoich upodobań i dominant możesz znaleźć to, co naprawdę będzie ci otwierać. Tak, prawda? Wszystko różniejszy jest buddyzm zen. Nie chcę medytować na formy i koncentracja na oddechu i bezpośrednio medytacja na umysł, no to tam odnajdzie swoje metody, które go będą prowadzić do celu. Ktoś w buddyzmie tybetańskim, ktoś... Bo to są właśnie te systemy, które łączą mikro i makro. Tak. I pokazują, w jaki sposób dokonuje się dzieło stworzenia, niezależnie od tego, bo prawo jest jedno. Tak. Niezależnie od tego, jak to zostało przekazane. Tak. Wiązuje się, dobrze rozumiem, bardziej z pracą od strony poprzez ciało do umysłu. Niekoniecznie. To znaczy zawsze się mówiło o jedności ciała i umysłu. Ale też w sumie prowadzi to wszystko do tego jednego celu. Tak. No, dlaczego my zaczynamy często od hatha jogi? Bo się utożsamiamy z ciałem. Ci, którzy nie utożsamiają się z ciałem, a utożsamiają się ze swoimi uczuciami, będą szukali bhakti jogi. Ci, którzy będą się utożsamiać ze swoimi jakby mentalnymi uwarunkowaniami, będą szukali jnana jogi. A ci, którzy chcą łączyć wszystko, to mają jogę królewską. Więc możliwości jest bardzo dużo i gdzieś od czegoś trzeba zacząć, nie? I podążać tą drogą. Mówią, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, ale trzeba podążać tą drogą, nie rozpraszając uwagi, nie skręcając co chwilę w jakąś odnóżkę, bo tam też mogą być ładne widoki. Na pewno będą. Tylko że w pewnym momencie nie wiemy, gdzie zmierzamy. A powiedz mi, Maria, w jakim momencie życia jesteś? Ja? Bardzo dobrym. Jestem coraz starsza i coraz szczęśliwsza, bo ta przesłona pomiędzy moimi uwarunkowaniami a moją prawdziwą naturą jest coraz cieńsza. I to już prześwieca. I to nie znaczy, że nie mam wszystkich uczuć, myśli i jakby funkcjonowania, jakby, ale mam coraz mniej uciążliwości. Coraz lepiej sobie radzę z różnymi sytuacjami, w których przedtem siedziała i płakała, albo bym się denerwowała, albo zamartwiała. No... To w tej chwili to są mgnienia. To są mgnienia i to znaczy, że sobie lepiej radzę, chociaż
No, moje ciało się starzeje, ale może też ze względu na to, że no, miałam trochę przygód medycznych jakby w swoim życiu w ostatnich latach, to uważam, że to jest i tak cud, że duch mnie utrzymuje, energia mnie utrzymuje i mam takie poczucie, że dopóki mam co do roboty i mnie nie odwołają, no to jeszcze sobie trochę pożyję i będę mogła robić to, no, co kocham robić. A powiedz mi taką rzecz, bo pan Leon odszedł 5 lat temu. Nie? Tak. Czy jak odchodziła Hanna, żona Lameola, Lameolem z jednej strony mówił, że czuł się po amputacji, a jednocześnie mówił, że tak jakby mimo jej takiego fizycznego odejścia, on poczuł to wszystko, że dostał od niej prezenty, że mógł dalej iść, jakby podpierając się, czy korzystając z tej mądrości, którą go wspierała, gdy fizycznie razem byli. Czy odczułaś tego typu... To znaczy, ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że go nie ma. To znaczy, jest obecny. I może właśnie dzięki temu, że ta jakby ta granica jest bardzo cienka, to jasne, że nie ma cielesności, prawda? Nie ma tej sfery, nie wiem, emocji, myśli i jeszcze czegoś, natomiast nie mam takiego poczucia, że go nie ma. I to wsparcie tak jak było, tak jest. Zmieniła się konfiguracja energetyczna, ale w tej sytuacji też Michał stał się też jakby podporą z drugiej strony. Prawda? To znaczy, że też zaistniał bardzo mocno i zaczął wspierać mnie, ale to jest ciągle w jednym. O, to jest ciągle w jednym. No, on może działać, więc działa, prawda? Leon nie działa w tym świecie, natomiast jest. I tutaj był nawet taki moment, kiedy ja pojechałam z moimi przyjaciółmi do Tiruvannamalai, żeby na górze Arunachala rozrzucić prochy Leona. I siedzieliśmy w hotelu i ja zaczęłam pisać, a ja zwykle nie piszę. Nie? Zaczęłam pisać tam różne notatki i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie zobaczyłam, że napisałam coś takiego. Ty piszesz przeze mnie, bo ja mam rękę. Czy zaczęłam pisać różne rzeczy i myślę sobie też, mało piszę w dalszym ciągu, ale to był taki moment, taki bardzo wyraźny, że mogę oddać swoją rękę, żeby on mógł pisać przeze mnie. I myślę, że na przykład te ćwiczenia medytacyjne, które są pisane, to znaczy najpierw pisane, później nagrywane. Inspiracja płynie także przez niego. Zresztą kiedyś, kiedy ja nagrywałam takie indywidualne taśmy afirmacyjne, to było wiele lat temu, kiedy tylko zamieszkaliśmy w Bielsku, to on napisał bardzo piękny wiersz jakby do tych afirmacji, które ja zwykle na końcu takiej kasety też jakby czytałam. I to jest oczywiście, że ponieważ ja mam właśnie konkretne rzeczy do zrobienia, tak? Czyli nie możemy się zamienić istnieniami, prawda? Mam swoje do zrobienia na przykład w Księdze Przemian, ale jak pracuję w astrologii, to ja wiem, że ja kontynuuję coś.
kontynuuję coś, nie mogę tego robić nie po swojemu, ale to jakby ta kontynuacja pozwoliła na stworzenie jakby takiego, mieliśmy kiedyś takie warsztaty, które się nazywały Astrologia Świątynna. I ja to kontynuuję i w pracy astrologicznej w tej chwili mój kierunek jest taki, że ja ludziom przekazuję to, czym oni nie są. A nie, pokazuje jakby procesy tożsamościowe, z czym się utożsamiają, jak utożsamiają się z tym planem energetycznym, czy z tym filtrem percepcyjnym, bo ten filtr percepcyjny można w astrologii genialnie zobaczyć. I też mówię, że nie wyciągam kulików z kapelusza, nie robię żadnych horoskopów wywiadowczych, co mnie kompletnie nie interesuje. Natomiast jeśli ktoś jest gotów na spotkanie się samemu ze sobą, bo ma już dosyć tych swoich uwarunkowań, tych bólów, cierpienia, łkań, kłamstw i tak dalej. Jeżeli ktoś jest gotów, to akurat ten sposób pracy jest, temu bardzo dobrze służy. Co nie znaczy, że nie wiem, nie można wyznaczyć daty ślubu, czy powiedzieć czy różnych innych rzeczy. Tak. Jak najbardiej. Tylko właśnie ważne jest... Ja też radziłem, kiedy tam zacząć pierwszy krok zrobić w jednej dla mnie bardzo ważnej sprawie. Tak, no bo tutaj to są uwarunkowania właśnie tego mechanizmu istnienia, prawda? Czyli tego ruchu, zmiany i rytmów, przede wszystkim rytmów kosmicznych, prawda? Co w astrologii jest bardzo dobrze widoczne. W Księdze Przemian inaczej to widać. W Księdze Przemian widać jakby... bardzo dobrze idę wiodącą. Natomiast dopiero astrologia chińska, ta już taka stara astrologia chińska potrafi jakby precyzyjnie pokazać, co się dzieje w czasie. Natomiast w I Chingu ten czas jest inaczej traktowany, jest trochę zakamuflowany, więc w tym, może nie zakamuflowany, to chyba złe określenie, ale jest ukryty. Czyli to zależy od naszego podejścia. Natomiast dlatego ja w takich sytuacjach korzystam z astrologii, bo ona mi pokazuje rytmy. Tak, bo ona mi rytmy zmiany, prawda? Dla mnie pierwszą taką konstatacją było to, że I Ching mi pokazuje, jaka sytuacja jest. Tak. Jak może się zmienić. Tak. To było takie wow. Jak pytałem mojego nauczyciela na ole o I Chinga, to powiedział, że to jest jedna z dwóch metod, nie wiem, czy można powiedzieć metod wróżenia, to nie jest obciążone słowo za księga, bardzo. Tak, Księga Przemian była na początku traktowana jako księga wróżb. Tak. Tak, i mówi, że to jest jedna z dwóch metod wróżenia, które właśnie nie są dualistyczne i nie wprawiają człowieka w jeszcze większe pomieszanie i które faktycznie mogą pomóc wykonać ruch w bardzo trudnej sytuacji, w której czasem czujemy, że jest klincz i że nie wiemy, co zrobić. Wiesz, Księga Przemian na początku była dla cesarzy, dla władców. Tak. I tylko. Dzisiaj podobno cały Hongkong i tam te rejony takiego poważnego biznesu korzystają z Księgi Przemian. Tak, ale no, trzeba było być naprawdę bardzo dobrym, bardzo dobrze wyszkolonym I Chingistą, który łączy w sobie i tą konkretną wiedzę i intuicję, dlatego że za nieprawidłową wróżbę wtedy można było stracić głowę. No bo to są sprawy życia i śmierci, no. Tak? Natomiast dlaczego jest tak wiele rodzajów Księgi Przemian? Dlatego, że no, to był proces trwa przez wieki. Jakby ta Księga Przemian była budowana przez wieki. Na początku na przykład nie korzystano w Księdze Przemian z teorii pięciu stanów zmiany, czy chociaż pojawiły się później te szkoły w
pewnym momencie to się oczywiście połączyło, bo jedno wypływało z drugiego. Ale też istotne bardzo są komentarze, prawda? Czyli na przykład jest cały strumień księgi, który ma komentarze typu konfucjańskiego, czyli tego, który jakby zwraca uwagę szczególnie na życie społeczne, na prawo i relacje pomiędzy naturą i społeczeństwem, a inaczej nieco traktują to taoiści, prawda? Którzy są bliżej natury i sposób myślenia jest zupełnie inny. Są przepiękne komentarze takiego wielkiego uczonego, Wang Bi się nazywa, i te komentarze są niezwykłe, bo one są, trafiają w sedno, chociaż to był bardzo młody człowiek, który dosyć krótko miał możliwość pracy, bo on tam chyba miał niecałe 30 lat, jak odszedł, a wykonał niezwykłą pracę, to znaczy miał taki umysł, który przenikał przez wszystkie warstwy i potrafił dawać esencję. Niesamowita, tak, przejrzystość. Więc ja byłam zawsze za tym, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć połączenie z księgą. I to połączenie zacznie pracować i kształtować i nasz sposób myślenia, i nasz sposób ujmowania rzeczywistości. I znajdziemy dla siebie taki rodzaj księgi, no tak jak w jodze czy w innych, który nam będzie najbardziej odpowiadać. To po pierwsze. Ale też używanie różnych wersji Księgi Przemian mnie pokazywało też, z jakiego poziomu ja zadaję pytanie. Bo na przykład Szczucki jest wysoko filozoficzny. Wilhelm jest taki bardzo konkretny, poprawny, ale komentarze są tam konfucjańskie. Bo u Szczuckiego to jest połączenie trzech szkół chyba. Trzy chińskie, jedna japońska. Znowu wyszło w Polsce księga Reifflera, gdzie stąd nie zowąd są komentarze na poziomie kama, moksza i myślę sobie, kurczę, mówię to i napisane jak, trochę żartobliwie mówię, jak dla kucharek, nie? No ale pamiętam, był taki moment, że ja pomieszana, zemocjonowana i jeszcze coś tam zadałam pytanie i czytam o Wilhelma? Nie bardzo. Czytam u Szczuckiego? Nie trafia. Wzięłam Reifflera? Jest. Ja mówię, no widzisz, mówię, zadałaś pytania z poziomu kucharki, masz odpowiedź z poziomu kucharki. I się okazało, że... Więc tak to działa, więc trzeba też jakby wiedzieć, kogo w sobie się pyta. Prawda? Dlatego ja czasami żartuję, że jak chcesz się napić piwa, no to zapytaj piwosza. Mhm. On jest mistrzem. Mhm. I jego możesz zapytać, jakie piwo. Ale jeżeli chcesz naprawdę sięgnąć do źródła, to pytaj mistrza wewnętrznego. Mhm. Ja się często zwracałam do mistrza Księgi Przemian, jak zadawałam pytania. Czasami się zwracałam do Sri Ramana Maharshi i zawsze pisałam za taki skrót SM, szanowny mistrzu. I dopiero wtedy starałam się sformułować pytanie. I po sformułowaniu pytania ważne jest to, żeby się już dalej nie wtrącać. To znaczy, żeby skupić się w swoim sercu i wejść w milczenie i z tego poziomu zadać pytanie. I wtedy ta klarowność, przejrzystość odpowiedzi pozwala na to, żebyśmy rozpoznali i to, o co pytamy,
i o co nam chodziło, czyli co może z tego wyniknąć. Myślę, że to jest chyba dobre zakończenie tego spotkania. Jak czujesz? Tak, bardzo. No, dużo myślę przepłynęło. Tak. Dużo się wydarzyło. Cieszę się. Też się bardzo cieszę. Dziękuję Ci za zaufanie. No. I wszystkiego dobrego. Tak. Dla nas, wszystkich. Tak, dla wszystkich czujących istot. Tak. No i co? Żebyśmy jeszcze raz się spotkali przynajmniej i zobaczyli, jak będzie wyglądała kontynuacja naszej rozmowy. Z przyjemnością. Jeżeli uda nam się służyć innym i sobie samemu i naszym mistrzom, to jestem gotowa. Bardzo dziękuję. I ja Ci dziękuję.